Jest tu bateryjka? Jest. Dzień dobry wam wszystkim. Ale słońce, powiedzcie, co to za... Dobra, próba jeszcze raz. Odjeżdżamy. Ja tutaj coś włączę. Randomową jakąś muzyczkę z listy. W ogóle moja lista to jest pod pod literką R na kanale, także jakbyście ten szukali kiedykolwiek. O, reklama, elegancko, dziękuję bardzo. Głośnik sobie tutaj schowałem nad głowę. Chłopacy już z rana piszą. W ogóle dzisiaj mamy piłkę, znaczy chłopacy spoza pracy, bo jestem na kilku grupach tutaj, wiecie, jestem organizatorem i współorganizatorem wielu akcji, które się dzieją dookoła mnie w moim życiu. Nie tylko mnie. Więc staram się udzielać wszędzie, gdzie tylko człowiek się da udzielać. Pomagać, wspomagać, wspierać. Wiecie, jestem bardzo busy, jeżeli chodzi o te rzeczy. Tak jak wspomniałem na live'ie, 11 czerwca jesteśmy w Londynie i to nie jestem tylko sam. Piotrek na pewno będzie ze mną też maluchem, także będziecie mogli przy okazji poznać Piotrka z maluchem przez świat. Jeżeli jeszcze nie wiecie, kto to jest Piotrek, to wejdźcie na jego TikToka. I pod najnowszym filmikiem, jakikolwiek on tam rzucił, bo ja nie wiem, który jest najnowszy teraz, maluchem przez świat, pamiętajcie? Wejdźcie i powiedzcie, że jesteście od Rafała. O! I on się bardzo ucieszy. Zobaczycie, ile ma subskrypcji w ogóle, nie? Jeździ maluchem. Także my się poznaliśmy jakiś czas temu i tutaj sobie latamy i organizujemy różne sprawy. W sobotę między innymi tą. W sobotę będziemy na polskim pikniku w Havant. Więc... Przy okazji zrobimy trochę atrakcji dla takiej polskiej społeczności. Pojawimy się tam w kilka maluchów najprawdopodobniej. Na pewno będą trzy, ja nie, może cztery, bo z Southampton, a może i więcej. Także będziemy też w sobotę tutaj. Ale jeżeli chodzi o YouTube'a i tutaj nasze grono, no to 11 czerwca w okolicach godziny pierwszej, najwcześniej prawdopodobnie, będę na Aleksandra Palace. Z tego względu, że my wyjeżdżamy rano i chcemy przejechać koło parlamentu, Trafalgar Square, Piccadilly Circus i później pokierować się już tam. Najprawdopodobniej gdzieś się zatrzymamy na 5-10 minut na kawę, zrobić zdjęcie, wiecie, to będzie trwało zanim ja tam dojadę, ale o pierwszej planujemy być na miejscu na Aleksandra Palace i tam sobie zrobić mini grilla, zjeść jakąś kiełbaskę, wypić piwo. Także zapraszam, kto jest blisko, kto będzie miał możliwość. Jeżeli pogoda dopisze, a mam nadzieję, że dopisze, bo robi się jak się robi, więc powinno się udać, słuchajcie. 11 czerwca. Ja jestem w drodze do pracy i już zapomniałem, że mam obtać szybę, która stoi obok mnie, więc muszę zawrócić. Te drzwi mi robią nowe, kto wie, to wie. Ta firma naprawdę zachowała się po prostu wow, aż zaskoczony jestem. Nie poprosili mnie o centa. Sorry, zaskoczyłem. Nie wiedziałem, że już ktoś jedzie za mną. Kurde, ale numer. Chciałem się tak schować, wiecie, w boczną uliczkę i wycofać do tyłu. No, tu jest ok, tu jest ok. Że muszę zostawić tą szybę, bo ta szyba będzie użyta do może innych drzwi albo do innego okna. Szkoda pieniędzy, nie? Także drzwi będziemy mieli nowe. Okno dachowe czekamy, ma być w czwartek. Dzisiaj jest czwartek, więc ja postaram się przywieźć kilka płyt gipsowych, jakiś klej, aby chłopacy już zaczęli wykańczać te pomieszczenia, łazienkę, wiecie, tutaj część kuchni, sufit najprawdopodobniej najszybciej pójdzie. No i będziemy zamykać to pomieszczenie w tym tygodniu. Jutro dokupię resztę płyt, tak abyśmy się wszyscy mogli z tym zmieścić, nie? Bo tam brakuje miejsca trochę. No i w poniedziałek już zaczniemy tutaj ostro działać na ogrodzie. Kostka, wiecie, to, tamto. Ja ze Stachem będę w środku, Adrian będzie z Maksymilianem na zewnątrz.
Marek, który pracował z nami i pracuje tylko do końca tygodnia, niestety jedzie do Polski, bo ma poważny zabieg na oczy do zrobienia i okazało się, że tam ma jakieś problemy, ciśnienie w oku i tak dalej, potrzebuje jakiegoś zabiegu. Więc jak ten zabieg zrobi, nie wiem, i dojdzie do siebie, to zawsze ma otwarte drzwi, żeby do nas wrócić. Na tą chwilę we wtorek wylatuje do Polski. I co, jak? No, zobaczymy. Życzymy mu, wiecie, zdrowia, powodzenia i co tu się stanęło, jakieś tikety pozakładane. Chyba była firma, która blokuje koła, bo road taxu nie ma. Od czasu do czasu się tu pojawiają takie szczury, ale nic. Także my zobaczymy się już na projekcie. Miłego dnia wam życzę i do zobaczenia. Nie uwierzycie, nie? Przywiozłem szybę. On powiedział, nie martw się, znaczy zanim powiedział nie martw się, to powiedział chuck it in the bin do mnie. Ja mówię, jak, do kosza? Ja mówię, słuchaj, ja tu zabezpieczyłem ten ładunek tak, żeby się nic nie stało, a ty mówisz, że do kosza to rzucił. Nie, mówi, nie, co ty, nie da się, nie, nie użyjemy tego już, mówi do mnie, nie? Nie da rady. Ja mówię, jak nie użyjecie tego? Już nigdy? On mówi, popatrzył na kolegę z boku i mówi, jak ja pracuję tu tyle lat, to jeszcze się nie wydarzyło, żebyśmy szybę użyli jeszcze do innego elementu i żeby pasowała, nie? Za każdym razem jest trochę inna, trochę coś, inny wymiar. Zabrakłoby nam miejsca na storage, mówi. Po prostu trzeba ją wyrzucić. Szkoda szyby, słuchajcie, więc co ja mam zrobić? Mam ją wyrzucić, czy może ktoś ją użyje? Szkoda szyby, to jest double glaze. Ja powiem wam, ja ją zostawiam, bo ona się może komuś przyda do szopki jakiejś. Może ktoś zrobi ramę drewnianą, a ona jest obscure, jest cała. Nie wyrzucam jej, pierdolę. Sorry. Sorry za słowo. Nie, no szkoda, no z tego wynika, że tu trzeba przyjechać częściej i sobie szyby pozabierać, które są double glaze w dobrym stanie. Zostaje ze mną, jedzie ze mną. Zobaczę, bo może ktoś akurat chce, potrzebuje, ma plan. Słuchajcie, szybki abyć z pola bitwy. 3000 SMS-ów, jeszcze nie zdążyłem przeczytać nawet nic. Malujemy pustaka, żeby nie ciągnął tak pod klej od płyty. Cała elektryka, jeżeli chodzi o kuchnię, mamy zrobione. Światła mamy porobione, słuchajcie, gniazdka porobione, to porobione, no wszystko mamy porobione. Kilka takich poprawek wprowadziłem, bo ja nie chcę outletów na ścianie za lodówką, tylko na podłodze. Tak samo tutaj do pralki czy do zmywarki, one nie mogą się znajdować z tyłu i to przypominam. Bo jeżeli macie integrowane urządzenia, one często są dopychane praktycznie do końca. I tam nie ma miejsca na wtyczkę, słuchajcie. Więc jeżeli chcielibyście tam zrobić miejsce, to z automatu ten blat musiałby być dużo szerszy. Więc łatwiej będzie wam, jeżeli zrobicie to z boku albo na podłodze, dodatkowe gniazdko, oczywiście operowane przez spera, przez, wiecie, tego switcha, ale tak czy siak nie róbcie sobie sami strzału w kolano, niech on będzie z boku. Więc to zostało poprawione, kanał został tutaj zarzucony, także mamy rurkę wstawioną, będzie można łatwo przerzucać kable między telewizorem a szafką. Marek tam jeszcze dokuje jedno miejsce, musimy przepuścić jeszcze jeden kabel tutaj do tego przejścia. Rura została poprawiona, jeżeli chodzi o odpływ, bo nie wpadała nam trochę w ściankę, ale zostało to skorygowane. Odpiąłem trapa u klienta. Wyobraźcie sobie, że muszę go wymienić, bo kapie. Im dłużej tu siedzimy, tym więcej rzeczy nam kapie. Teraz kapie nam coś tutaj u góry. Tu u góry normalnie jest mokro. Nie wiadomo, co tam się dzieje, więc będę musiał tam wejść. Nie zakryję sufitu, dopóki nie naprawię. Jeżeli chodzi o tego trapa, to tak jak widzicie, dołem jest dużo szerszy, u góry jest dużo węższy. A ta dziura w tym brodziku praktycznie jest wielkości tego otworu, który tu widzicie. Więc ten kołnierz, który tu jest, delikatnie tylko nachodził. To w ogóle było bardzo niebezpieczne. Jak ktoś by tak mocniej stanął stopą, to mogło się zapaść albo właśnie dlatego zaczęło cieknąć. Więc ja postaram się kupić coś lepszego. Lecę do sklepu. Dobra, weźmiemy na początek, na trawicie jesteśmy. Pan na projekcie był bardzo zdenerwowany. Potrzebujemy płyt. I potrzebujemy kleju do płyt. Wszystko jest. Teraz tylko, czy on nam to da? They all there. So you move them. You move them all there. Okay.
Musimy zmienić miejsce. Poprzenosili to. Tutaj. O, patrz, uważaj, uważaj, bo to jest jakiś wariat. Zadriftował, zobacz. To za szaleniec. To są tejpet. Stój! Co? Że co? Takie są te płyty. Standardowe bierzemy czy tejpet? Czy to jest jakaś różnica dla nas? Jest, bo taśmy wrzucimy włączeni. A tu nie wrzucimy? Nie, no będzie taka narość. To ta nie jest, to ta chujowa. To jest ta, jest chujowa, no. To jak pobierzemy? Tejpet. Z tymi wcięciami. Leżą po mnie obok. 20 płyt zaraz tu wjedzie. Poprzesuwam kilka rzeczy. W górę. Żebyśmy śrub nie zapomnieli. Let's go. Labirynt normalnie, nie? Dobra, płyty są. Jest 20 płyt, proszę Państwa. Teraz tylko klej. Słuchajcie, ładunek został poprawnie zabezpieczony. Więc wszystkie płyty leżą. Musimy to wyładować. Tutaj nawet, nawet tu na początek wyładujcie sobie, poprzenosicie, nie? Ja ustalę z chłopakami co i jak i lecę na wycenę, słuchajcie, bo... Bo czas. Kilka płyt mamy lekko zranionych. Przez tą wycieczkę. Ale tylko lekko na szczęście. Że nie jest źle. Chłopacy będą to na bieżąco zabierać stąd. Muszą tylko je poprawić, bo one się tak krzywo trochę opierają. A ja lecę na wycenę. Słuchajcie, dojechałem. Jestem na spotkaniu z inżynierem. Domek jest przepiękny, słuchajcie. Bungalow. Planują to... przebudować i bokiem i tyłem. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Zobaczymy, czy będę mógł nagrywać w środku, czy oni już są w środku. Ale chatka jest fajna i nad samym morzem, słuchajcie. Słuchajcie, w chatce już byłem, na lofcie byłem. Ten dom tu praktycznie w środku cały zniknie. Cały layout ma być zmieniony. Tu ma być z boku dobudówka i to dwupiętrowa. Tam z tyłu piętrowa. Jeszcze na razie to jest wszystko na etapie takiego, wiecie, planowania, później będzie wycena. Czy mają na to wszystko pieniądze, czy nie, to się okaże. No ale podejmując się takiego dużego projektu, wierzę, że na dzień dzisiejszy, po tych wszystkich już zmianach, to ci klienci są bardzo uświadomieni. Więc zobaczymy, co nam rysunki pokażą w ciągu tygodnia, dwóch i będę was update'ował, a ja się idę pożegnać z moją klientką. Jeszcze pokażę wam z tyłu tą chatkę, bo ogólnie tak. To pójdzie out. Ta brama, która tutaj jest, też praktycznie zniknie. Ewentualnie zostanie bramka wejściowa do ogrodu gdzieś tu lub tam. Ten garaż zniknie, a cały budynek, który jest tam z tyłu, praktycznie mówiąc, to oni chcą drugi taki budynek, praktycznie. Jeżeli chodzi o wielkość. Extension będzie wysunięte tutaj do tyłu. Coś podobnego jak u sąsiada tam. I cały bok tutaj praktycznie do ogrodu metr chyba będzie tylko przejścia. Ma powstać przynajmniej piętrowa dobudówka, jak nie dwupiętrowa. Także spory projekt. Tutaj jest jakaś komunalna część, tu jest w ogóle rozwalony płot, ale to nieważne. W tej części tutaj pozostałej, gdzie jest wjazd, klienci chcą sobie wybudować office, więc ogródka zostanie tak naprawdę tyle, stosunkowo dużo, ale jeżeli zniknie ten garaż, to z automatu ten grudek będzie wyglądał bardziej symetrycznie. Także wszystko w rękach Boga teraz, słuchajcie. Niech Brian narysuje rysunki. Może będziemy mieli robotę. Hej, mam dla was nowy feature.
kurwa, być kurwa, 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 ej, chyba lato idzie. Dobra, słuchajcie, jest update. Sufit się kręci. Max marnuje płyty. W trzecią tnie. Do trójkąta. Ale da mu się, uda mu się. Chłopacy zaczęli kleić płyty, więc jeszcze tą ścianę mam nadzieję, że zdążą zrobić. Jutro będziemy mieli już wszystko skończone. Ja jedę po tego trapa nieszczęsnego. Muszę go wymienić. Jeżeli chodzi o kapanie spod zlewu, to ja tam nic nie widzę. A wręcz nawet nie wiem, skąd mogłaby ta woda się tam pojawić. Mi się wydaje, że ktoś tam jak używa tego zlewu, to coś się tam dzieje. Więc muszę odpalić zlew, poruszać tym kranem, on się cały rusza. Nie wiem. Wiecie, o co chodzi. Klienta nie ma. Dopiero będzie w poniedziałek, może chyba, nie pamiętam. Więc nie wiem też, na ile sobie mogę pozwolić, bo ja też nie chcę komuś robić remontu łazienki u góry. Let's go. Słuchajcie, do Screwfixa wyskoczyłem. Mam trapa dla klienta. Jestem tu obok. I wziąłem boksa, bo elektryk nam nie wstawił jednego boksa do światełka. I chyba to wszystko wziąłem, tak? A jeszcze plastikowe proste łączki do rury, abym miał się czym złączyć, bo nie wiem, czy mamy, czy nie mamy. Pomogłem chwilę chłopakom z tymi płytami, bo widzę, że się trochę pogubili. I musiałem trochę ustawić im trochę pracę, bo w takim segmencie to byśmy nie zrobili tego jutro, a tak to widzę, że już mamy kilka płyt więcej nagle, bo zostałem na sajcie i każdy nagle dowiedział się, co ma robić, a tak to wiecie, jak to się dzieje. Nie wiadomo było kto, co, jak, życie. Także właśnie dlatego ja jestem potrzebny czasami, słuchajcie, muszę tam ogarnąć sytuację. Także dzisiaj już jest ogarnięta, jutro już będzie lepiej. Let's go. Tu jest dziura. Tu jest brodzik. Tu jest płyta, na której ten brodzik powinien stać. Słuchajcie. Zobaczcie. On stoi w powietrzu. W powietrzu stoi. Super. Bardzo ładna robota, podoba mi się. Sytuacja jest taka, że trap jest teraz, proszę Państwa, nowy. Ja jeszcze użyłem kleju do płyt, bo to jest twarde tworzywo, to wyschnie, tam będzie sucho, tam nic się nie będzie działo, ale przy okazji usztywni tą cholerną płytę dookoła. Nie mam czym, ja nawet tu nie chcę cudować, słuchajcie, z tego wynika, że te debile położyły 6 mm płyty cementowej stąd, tam, bez żadnego supportu. Co ja mogę z tym zrobić? Tą łazienkę trzeba było zrobić jeszcze raz. Dlatego w tej łazience wszystkie płytki na podłodze pękają, słuchajcie. Po prostu szkoda gadać. Ale cena była niska. Ale to jest krzywo. Gdzie, co? No te śrubki nie pasują do siebie. No nie. Ej. Ej, ja myślałem, że co 15. Co ile dajecie śluby? Co 15, 20, 25 centymetrów? Śruby się skończyły. Ale ja mówię, że śruby się kończą. Ciekawe czemu. Jutro będziemy mieli wszystkie płyty już, słuchajcie, także nie widzę innego wyjścia nawet. Tutaj już na tą chwilę pomieszczenie zaczyna wyglądać w ten sposób. Zostało bardzo niedużo z tej strony. Naprawdę bardzo niedużo. Tą ścianę też oklejamy, tam w kominie okleimy. No i kupię zielone płyty, aby zrobić tą ścianę od łazienki, sufit. Także tam już w środku będzie zielona, czyli ta woda odporna. Tutaj ogólnie mamy standardowe płyty, nie przeszkadza to nikomu. Pójdzie siatka, pójdzie fizelina, bo my nie będziemy tu plastrować. My tu jedziemy po polsku na tym projekcie. Kupimy jakiś produkt, jeszcze nie wybrałem co.
Zgłaszajcie propozycje. Zobaczymy, czy możliwe, że użyjemy produktu, który właśnie nam polecicie. Nie chcę Cekola T45. Ostatnio używałem jakiegoś Gipsara bardzo dobrego z tej naszej kurtowni. To był jakiś tam lepszy jakiś typ. Fajnie się docierał, fajnie się nakładała druga warstwa, nie rozwarstwiał się, także byłem zadowolony. Możliwe, że użyjemy tego samego produktu. Od tego boksa. Także lecimy, będziemy się żegnać. Na połowie, jeszcze na Będziemy się żegnać. Ja myślę, że one się wygną do jutra, jeżeli tak będą stały. On się banan zrobił. Tam nie możemy położyć. To nie wiem. To nie mam pojęcia. Na płasko też nie. Może na dwóch joystach. Żegnamy się, słuchajcie. Zobaczymy się jutro. Miłego piątku wam życzę. Czekaj, daj. Nara. Pa. 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 Pa.